Dzień dobry Państwu. W rok od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę warto zapytać o świat zachodni. Czy utrzymał on jedność działania i spójność? Jaki jest stan więzi transatlantyckich? Czy społeczeństwa Zachodu wystawione na próbę przedłużającej się wojny będą wciąż wspierały Ukrainę? O tym dzisiaj w Rozróbach. Jakub Moroz, zapraszam. A o polityce świata zachodniego wobec Ukrainy w rok po wybuchu pełnoskalowej wojny będziemy rozmawiali z panem ambasadorem Jerzym Markiem Nowakowskim ze Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry. Jest z nami także pan redaktor Marek Budzisz ze Strategy and Future, ale także z redakcji Sądów Przesądów. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam także pana profesora Tomasza Grzegorza Grosse, europeistę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panów, no warto postawić to pytanie, zasadnicze pytanie już na wstępie. Jak dzisiaj po tym roku wygląda spójność, integralność świata zachodniego? Jesteśmy coraz to informowani o może nie tyle pęknięciach, co napięciach w tym organizmie, ale właśnie, czy one świadczą o jakimś wewnętrznym rozłamaniu albo może następującym rozłamaniu, czy takie alarmistyczne głosy to przesada? Myślę, że jest i bardzo dobrze, i tak sobie. Bardzo dobrze, bo niewątpliwie jesteśmy jako świat zachodni dużo bardziej spójnym bytem niż byliśmy powiedzmy 4 lata temu, 3 lata temu, bo rzeczywiście 3 lata temu rozmawialiśmy o tym, że Unia Europejska zaczyna się w ogóle rozłazić. Chodzili politycy na najwyższej rangi, jak Sarkozy, mówili o śmierci mózgowej NATO. Teraz już nikt o tym nie mówi. Wiadomo, że Zachód jest przynajmniej w generalnych założeniach jednością. Ale z drugiej strony wciąż jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu jedności, który mieliśmy w momencie, kiedy wisiało nad nami zagrożenie sowieckie. Kiedy w latach 60., 70. NATO i Unia Europejska były odpowiedzią na agresywną politykę Wschodu. Ta polityka Wschodu się niewiele zmieniła, być może nawet jest bardziej agresywna niż była wtedy, bo poziom zagrożenia konfliktem wojennym, rozszerzeniem się konfliktu wojennego jest bardzo duży. Na dodatek ten wschód zrobił się groźniejszy niż był za Sowietów, bo w zapleczu ma gigantyczne Chiny. I solidarność Zachodu wydaje się być oczywista, tymczasem wszyscy przyzwyczajeni do rozgrywania swoich różnych małych interesików, mając pobudowane przeróżne lobby. No, możemy studiować te lobby od Niemiec poczynając, no, najczęściej temu się przyglądamy, wciąż nie są w stanie zdecydować się na powiedzenie: okej, idziemy razem, tylko niby idziemy razem, ale nogę tam sąsiadowi często podstawiamy i to jest kłopot, więc jest o tyle dobrze, że nikt nie neguje pojęcia Zachód, nikt nie neguje potrzeby solidarności, a z drugiej strony wciąż jeszcze nie mamy na tyle mocnego imperatywu, żeby działać rzeczywiście wspólnie, żeby przyjąć American leadership. Bądźmy szczerzy, bo to jest potrzebne, że te tarcia cały czas narastają już z obu stron. Panie redaktorze. Ja się zastanawiam, czy to jest w ogóle dobre kryterium, żeby opisywać sytuację, w której znalazł się świat Zachodu. Dlatego, że my właśnie w odniesieniu do tych głosów mówiących o mózgowej śmierci NATO, suwerenności strategicznej Europy i słabnięciu więzi atlantyckiej, w sposób naturalny przywiązujemy dużą wagę do wewnętrznej spójności, pewnej jedności politycznej obozu atlantyckiego. I ta jedność polityczna jest niewątpliwym faktem. To co do tego nie ma wątpliwości, tylko problemem nie jest brak jedności, tylko problemem jest to, że jedność została osiągnięta na poziomie niskiego wspólnego mianownika. Bo w latach 80. na przykład ubiegłego stulecia mieliśmy do czynienia z wielkimi protestami wtedy, kiedy Reagan chciał zainstalować nowe rakiety średniego zasięgu w Europie. No ale obecność Stanów Zjednoczonych i siła armii europejskich była dziesięciokrotnie większa niż to mamy z tym do czynienia. W związku z tym dzisiaj mamy jedność, ale na poziomie drzemki strategicznej w gruncie rzeczy. I pytanie jest, co dalej? To znaczy, jeżeli zaczniemy reagować na te wyzwania, które są oczywiste, czy ta jedność nie, nie,
jak już się obudzimy jako członkowie Wspólnoty Atlantyckiej, czy ona nie zamieni się właśnie w podziały. Tu jest główny problem moim zdaniem. Panie profesorze. Ja mam wrażenie, że ta jedność jest bardziej pewną fasadą, zwłaszcza osiąganą na poziomie retorycznym. Natomiast w tle tej byśmy mogli powiedzieć narracji sukcesu jednak są poważne podziały i wewnętrzne, bym powiedział, dyskusje różnych, czasami sprzecznych ze sobą stanowisk. Póki one nie prowadzą do takich decyzji, które mogłyby rzeczywiście obniżyć efektywność działania, no to takie dyskusje wewnętrzne, one są czymś naturalnym. Ale one zresztą zawsze były, prawda, i wewnątrz Europy, i między Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi. Nawet w czasach tego zagrożenia sowieckiego przecież były różne pomysły, nurty i tak dalej. Zresztą sam pomysł tak zwanej autonomii strategicznej Europy Zachodniej powstał de facto w latach 60. we Francji. No to marzenie de Gaulle'a. No. My mamy w tej chwili no bardzo poważny spór, moim zdaniem, jeśli chodzi o przyszłość Europy Środkowej. Kto będzie tutaj grał pierwsze skrzypce, czy Niemcy, czy Polska. Przyszłość Unii Europejskiej też jest sprawą otwartą. Narasta pewna dyskusja. To jest rzecz jasna pewien element spójności, nie do końca związanej wprost może z Ukrainą, ale ona może obniżać albo zwiększać jakby spójność Zachodu również, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo przykładowo Niemcy czy Francja jednak mają nieco inne poglądy na temat bezpieczeństwa. Ja tutaj z panem profesorem i trochę się zgodzę, i trochę się nie zgodzę. To znaczy ja myślę, że rzeczywiście to europejskie różnice interesów są gołym okiem widoczne. Nie ma co się spierać co do tego. Awantura, która się dzieje w tej chwili wokół tak zwanego Inflation Reduction Act w Stanach Zjednoczonych, jest dowodem, że i nasz wielki partner z Atlantyku i Europa próbują ugrywać sobie różne rzeczy. Tylko dla mnie to, że mówimy o jedności, to nie jest fasada, bo myśmy o tej jedności przestali mówić przez 20 lat prawie. Mówiliśmy wręcz przeciwnie, mówiliśmy o podziale. W tej chwili ten pomysł jedności jest oczywisty. Co do Europy Środkowej, ja myślę, że pytanie o pierwsze skrzypce jest pytaniem pozornym, ponieważ tym skrzypkiem, który gra pierwsze skrzypce, są im tak Amerykanie. I bez Amerykanów to się wszystko może posypać. I w gruncie rzeczy Waszyngton będzie podejmował decyzję, komu odda tę wiodącą melodię. Ja sądzę, że my nie doceniamy w Polsce jednego partnera, nie doceniamy Skandynawii, nie doceniamy tego, co się dzieje. W ogóle myślę, że to jest temat do rozmowy, Bałtyk. Nie doceniamy tego, co się dzieje w związku z akcesją Finlandii i Szwecji do NATO. W tym momencie całe to gadanie o autonomii strategicznej można sobie do śmieci wyrzucić. Bo autonomia, a co to zmienia w kwestii autonomii? Unia Europejska równa się NATO. W tym momencie poza NATO mamy Irlandię i Austrię. Kraje marginalnie istotne w kwestii bezpieczeństwa. Wszyscy najważniejsi gracze są członkami NATO. Tak? Więc po co mówić o jakiejś autonomii strategicznej? Możemy mówić o wzmacnianiu europejskiego filara. Super. Natomiast te pomysły francuskie, to oni cały czas chodzą i mówią o tej autonomii, ale chyba już sami w nią nie wierzą. A może jest tak, jak mówią niektórzy, że tak naprawdę ta jedność świata zachodniego jeszcze nie została przed żadnym poważnym wyzwaniem postawiona, wbrew pozorom, ponieważ Część także ukraińskich obserwatorów mówi, no to dawkowanie uzbrojenia to jest zabieg nieco cyniczny, tak żeby Ukraina nie przegrała, ale też znacząco i szybko nie odniosła zwycięstwa. Panie redaktorze, jedno wtrącenie. Dosłownie dzisiaj dyskusja wewnątrz rządu Finlandii. Prawda? Pani premier pojechała do Kijowa, obiecała F-18.
pani minister obrony powiedziała, hola, hola, nam są potrzebne. To nie jest tylko to, że nie chcemy dawać. I my nie mamy, myśmy się rozbroili. Ale dorzucę jeszcze kilka faktów. Nie było ciężkiej zimy, nie stanęliśmy przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Społeczeństwa europejskie czy zachodnie nie zostały skonfrontowane tak na dobrą sprawę z jakimś wyzwaniem budżetowym, jakim jest poważne wsparcie Ukrainy. Panie redaktorze, więc może tej próby jeszcze nie było. Jak uważnie zaczniemy wsłuchiwać się choćby w to, co mówi Joe Biden, to on formułuje dość jasny komunikat, a mianowicie skala pomocy wojskowej dla Ukrainy jest w sposób oczywisty i bezpośredni związana z dążeniem do utrzymania jedności sojuszniczej w obrębie bloku atlantyckiego. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby Stany Zjednoczone na przykład postanowiły w pewnym momencie skokowo zwiększyć dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy po to, żeby Ukraina mogła tę wojnę wygrać, abstrahując od kwestii, czy to jest działanie eskalacyjne, czy nie, to wówczas ta jedność atlantycka mogłaby zostać nadwyrężona, bo nadal w obrębie rodziny atlantyckiej są państwa, które uważają, iż ta pomoc powinna być właśnie mieć taki charakter, jaki ma, czyli musi być skalowana i docierać relatywnie powoli. I to jest jakby istota całej sprawy, mianowicie mamy jedność, ale na niskim poziomie. Blokuje to nieco bardziej aktywne zaangażowanie i oczywiście to jest rozsądna polityka, jeżeli uznamy, że czas w sytuacji wojny na Ukrainie gra na naszą korzyść. To jest kluczowy element tej refleksji strategicznej, bo jeśli się okaże, że czas nie gra na naszą korzyść, nie gra na korzyść Ukrainy, tylko gra na korzyść Federacji Rosyjskiej i Putina, to tego rodzaju polityka polegająca na hamowaniu zaangażowania jest tylko odwlekaniem w czasie tąpnięcia, które nastąpi, ale będzie poważniejsze, będzie głębsze, bo sytuacja będzie gorsza i zaangażowanie będzie musiało być odpowiednio większe, a zasoby są mniejsze. No właśnie, kluczowe jest to hasło czasu. Jak dzisiaj myśli się w świecie zachodnim o wojnie rosyjsko-ukraińskiej? Czy świat zachodni przygotowuje się na długie trwanie tej wojny? No to jest właśnie różnica pomiędzy fasadą a tymi dyskusjami, które są w tle tej fasady. Najpierw mieliśmy wizytę prezydenta Bidena w Kijowie i w Warszawie, która była takim wydarzeniem medialnym, właśnie tą fasadą oczywiście podziękowania i dla Ukrainy, i dla Polski, wzmocnienie wschodniej flanki. To jest rzecz, która zwłaszcza w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie została zauważona, bo to był ten przekaz medialny, coś, co ja nazywam fasadą. Kilka dni później Scholz pojechał do Waszyngtonu, rozmawiali przede wszystkim o tym, jak najszybciej skończyć tę wojnę. Jaki dać deadline półroczny, 9-miesięczny Ukrainie, kiedy ona może jeszcze sobie pozwolić na odzyskanie terytoriów, ale później Zachód nie będzie się godzić na kontynuację tej wojny. Waszyngton w tej rzeczywistości poza fasadą, on ma świadomość tych różnic. One są fundamentalne. One są urabiane właśnie w toku pewnych negocjacji. I tych różnic jest bardzo dużo. Pierwsza, o której tutaj rozmawiamy, dotyczy kosztów wojny, terminu zakończenia w związku z tym tej wojny. No bo ile są w stanie przetrzymać społeczeństwa Zachodu, ile wytrzymają politycy, którzy już w tej chwili w Berlinie mają demonstracje wielotysięczne przeciwko dostawom broni na Ukrainę, no bo to zdaniem tej części przynajmniej społeczeństwa przedłuża wojnę, a więc koszty. Ale te różnice są jak gdyby dalej idące. Tutaj pan ambasador słusznie powiedział, no, jest fundamentalna różnica, jeśli chodzi o Chiny, między Stanami a Europą Zachodnią. I moim zdaniem też są bardzo poważne różnice między sojusznikami. Jeżeli Unia Europejska już jest częścią NATO, w sensie, że jakościowo to się nie ma tutaj zbyt wielkiej różnicy, znaczy w sensie przynależności do obu organizacji, to jednak trzeba powiedzieć, że pęknięcia w ramach tego europejskiego NATO, czyli w Unii Europejskiej, są pod względem geopolitycznym
pod względem różnych takich pryncypiów i fundamentów, jeśli chodzi o strategię, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o przyszłość Ukrainy, odbudowę Ukrainy, właśnie te pierwsze skrzypce w Europie Środkowej, ale też przy procesie odbudowy Ukrainy. I wreszcie na samym końcu ta kwestia autonomii strategicznej, która moim zdaniem nie jest do końca zapomniana. To w tej części europejskiej NATO to drzemie, to w dalszym ciągu buzuje. No, najlepszym dowodem jest to, że my w dalszym ciągu nie dostajemy funduszy europejskich, bo jesteśmy w sporze z Europą Zachodnią, pomimo tego, że mamy tak dramatyczną sytuację geopolityczną, kryzys migracyjny i tak dalej. No ale jak to jest, panie profesorze, drodzy panowie, z tymi rozmowami Scholza z Bidenem w Waszyngtonie? No, czy z drugiej strony nie mamy takich symptomów, że stanowisko niemieckie wyraźnie się zmieniło, że Niemcy postawiły już na ukraińskiego konia, a więc być może dopuszczają długie trwanie tej wojny aż do zwycięstwa? Widać to być może po polityce informacyjnej niemieckiego rządu w ostatnim czasie. Ostatni tekst byłego ambasadora Niemiec w Polsce w Politico, ale i szereg innych takich słów, które by wskazywały, że Niemcy próbują znów postawić siebie w roli lidera europejskiego, ale tym razem tego lidera, który jednoznacznie, no i tak próbują też chyba wstecznie ukuć taki wizerunek i od początku wspierały Ukrainę. No tak, Niemcy od początku wspierały Ukrainę. Tak a propos tego, o czym mówił Marek Budzisz, ja myślę, że poza oczywistym tym utrzymywaniem jedności sojuszniczej, to dawkowanie pomocy amerykańskiej równie brało się z tego, że Amerykanie nie mieli ochoty, żeby również w tym pociągu wozili się tak zwani pasażerowie na gapę, bo te słynne hełmy, które Niemcy wysłali na początku, były takim klasycznym przykładem. Wysyłamy hełm i mamy sprawę z głowy. Nie, no tu jest zupełnie inny poziom solidarności potrzebny. Ja zwracam uwagę na dwie rzeczy. Wizyta Scholza w Waszyngtonie była wizytą, która wyglądała w dużej mierze trochę jak taka, jakie wezwanie na dywanik. Był Biden w Europie. Scholz nie został doproszony do spotkania w Warszawie, choć mógł, prawda? Musiał pojechać do Waszyngtonu na godzinną rozmowę z prezydentem. Więc Niemcy próbują swoje interesy z Amerykanami pozycjonować. Amerykanie mają tutaj sporo zarzutów do postawy i Niemiec jako najbogatszego gracza, a Niemcy z kolei, ta opowieść niemiecka o Ukrainie. Ja, stawiając się w roli polityka socjaldemokratycznego, to ja bym też o tym opowiadał, bo to jest w gruncie rzeczy powiedzenie swojemu zapleczu. Słuchajcie, no okej, z Rosjanami się chwilowo nie udało, ale zarobicie na odbudowie Ukrainy. To jest takie budowanie takiego zanęty dla niemieckiego biznesu, który rzeczywiście na droższej energii znacząco traci i chyba to głównie się pojawia. No a poza tym Niemcy są w panice, bo wojna Rosji przeciwko Ukrainie doprowadziła do, w mojej ocenie, trwałego upadku niemieckich ambicji przywódczych w Europie. Niemcy pokazali, że nie potrafią być liderem. No, najzwyczajniej w świecie nie chcą, tylko nie potrafią. Ale w co dzisiaj grają Niemcy? Bo do niedawna mówiliśmy, tak jak pan profesor, że Niemcy chcą szybkiego zakończenia konfliktu na warunkach niekoniecznie takich, jakie Ukraińcy by sobie wyobrażali. No tak. Czy teraz ta perspektywa się nie zmieniła i Niemcy nie godzą się na to, że ta wojna będzie trwała dłużej? Znaczy, na tym polega trochę problem, że my milcząco zakładamy, że jak wojna będzie trwała dłużej, to zakończy się zwycięstwem Ukrainy i taki scenariusz miły naszemu sercu jest obstawiany, ale to nie jest jeszcze udowodnione. W moim odczuciu przedłużająca się wojna zakończy się przegraną Ukrainy, a nie zwycięstwem Ukrainy. To jest jakby kwestia, która wymaga pewnej dyskusji. To jest jakby pierwszy element. Drugi element. My dużo poświęcamy uwagi polityce niemieckiej i to jest zrozumiałe. To jest państwo z nami sąsiadujące, to jest państwo, z którym jesteśmy w pewnym sporze, również co do roli Polski w rodzinie narodów europejskich. No ale zadajmy pytanie, a w co grają Amerykanie w gruncie rzeczy?
Dlatego, że my entuzjastycznie podchodzimy do skali zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Ja to doskonale rozumiem, bo gdyby nie to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, to byłoby po wszystkim. Tylko, że Amerykanie w ciągu roku wojny wydali mniej, niż wydawali na wojnę w Afganistanie w ciągu 10 kolejnych lat. Rocznie na wojnę w Afganistanie Amerykanie wydawali gdzieś, o ile dobrze pamiętam, około 150 miliardów dolarów, wysyłając również własny kontyngent wojskowy, i to niemały. Dzisiaj mówią, że nie wyślą. Porozmawiajmy chwilę może o skali pomocy wojskowej, bo my mówimy, Niemcy nie dostarczają leopardów, sprzętu nie dostarczają, tylko realia są niestety takie, że zasoby państw europejskich są bardzo ograniczone. To jest oczywisty błąd wieloletniej polityki, ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. Ale Stany Zjednoczone nie są w takiej sytuacji. Stany Zjednoczone wysyłają 31 Abramsów, i to jeszcze w przyszłym roku, kiedy w służbie sił lądowych armii amerykańskiej jest ponad 2000 Abramsów, a w magazynach długiego składowania jest tychże Abramsów, jak się szacuje, 4 do 5000. W związku z tym wysłanie 10% leopardów nie stanowi ujmy dla zdolności obronnych Europy, tak się uważa, no to gdybyśmy tę samą miarę stosowali do potencjału amerykańskiego, to Amerykanie, gdyby chcieli, mogliby 600. Wysłać 600 Abramsów i byłoby, mówiąc obrazowo, pozamiatane. W związku z tym mamy do czynienia z pewnym problemem całego bloku atlantyckiego, bo to nie jest tylko tak, że Europa jest tym hamulcowym, a Stany Zjednoczone prą do przodu. To jest nieprawda, to jest mit, to jest narracja, którą niezgodnie z faktami przyjęliśmy. I to jest podstawowy problem, dlatego że wojna się przedłuża. Po stronie ukraińskiej nie ma zapowiedzi, iż ktokolwiek myślałby o pokoju, a tym bardziej o pokoju za cenę ustępstw terytorialnych, a w stolicach europejskich, ale również w Waszyngtonie, wystarczy poczytać amerykańską prasę, która szeroko o tym informuje, trwają już w gruncie rzeczy zaawansowane prace koncepcyjne, jak ten pokój za cenę jakichś ustępstw wobec Rosji mógłby wyglądać. I to jest pewien problem, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, przed którym staniemy. I to staniemy w nieodległym czasie. No, ja zakładam, że to będzie lato. Czy Ukraina odbije kolejne tereny, czy nie odbije, w tym wypadku to jest w gruncie rzeczy relewantne. Ale myśli pan, że Ukraina zostanie zmuszona do zawarcia szybkiego pokoju, czy też to ryzyko przedłużającego się konfliktu jest Ja myślę, podobne? Że nie ma, że świat atlantycki nie ma pomysłu dzisiaj, co zrobić, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, nie są formułowane żadne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ani traktatowe, ani tym bardziej faktyczne, bo można nie podpisywać umów międzynarodowych, ale można faktycznie umocnić na tyle Ukrainę, żeby ona była w stanie się obronić. To jest przykład Korei Południowej. Tak. Amerykanie utrzymują od lat 50. w Korei Południowej 30 tysięcy żołnierzy. Szczytem osiągnięcia jest wysłanie 10 tysięcy żołnierzy do Polski w układzie rotacyjnym. No to są nie te miary. To tak się nie umocni Ukrainy tego rodzaju zaangażowaniem i wysyłaniem takiej ilości sprzętu. Ukraina, więc tu jest problem. Ukraina mówi, że minimum gwarancji to jest to, co zostało zapowiedziane w tej chwili wobec krajów skandynawskich, prawda? Kraje skandynawskie już są objęte twardymi gwarancjami bezpieczeństwa ze strony NATO i dokładnie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na drodze do członkostwa w sojuszu. No ale tu jest albo, albo. To znaczy albo daje się gwarancje traktatowe, albo rewiduje się tą zasadę no boots on the ground, no czyli wysyła się własnych żołnierzy i żołnierzy państw NATO. Przecież w Korei nie walczyli Amerykanie, tylko walczył ONZ-owski. No dobrze, ale w takim razie, jeśli mamy zrewidować nasze wyobrażenia o zaangażowaniu amerykańskim, trochę ostudzić ten entuzjazm, który przyniosła nam wizyta Joe Bidena w Polsce, to trzeba zapytać, w co w takim razie grają Amerykanie, panie profesorze? My często odbieramy pewną narrację, żeby nie powiedzieć propagandę, jako rzeczywistość. To jest bardzo dobrze widoczne przede wszystkim, jeśli chodzi o politykę niemiecką, dlatego że Niemcy werbalnie, jeśli chodzi o prasę, jeśli chodzi o różnego rodzaju wypowiedzi polityczne, no zmieniają front, tak? Starają się przynajmniej odzyskać tą rolę lidera, jeśli chodzi o świat
europejski, jeśli chodzi o państwa członkowskie Unii Europejskiej w zakresie pomocy Ukrainie. Tutaj słyszymy różnego rodzaju deklaracje, ale rzeczywistość jest jednak inna. To znaczy tych czołgów Niemcy nie wysyłają, tylko obiecują. Scholz mówi tak, większość spośród naszych obiecanych czołgów przyjdzie w przyszłym roku, ale w rozmowach z Bidenem naciska, żeby wojnę zakończyć jeszcze w tym roku. No to znaczy, że on nie chce tak naprawdę tych czołgów wysłać, albo ewentualnie chce być może wysłać te czołgi jakiejś nieokreślonej przyszłości po to, żeby po prostu zabezpieczyć Ukrainę już później, no jako pewien system wsparcia. Zamiast gwarancji, ale nie po to, żeby jak gdyby dokonać pewnego rozstrzygnięcia w tej chwili, jeśli chodzi o losy wojny. Tak czy inaczej, te kulisy rozmów, to jest moim zdaniem rzeczywistość i ona pokazuje to, co mówił pan Marek, że Stany Zjednoczone mogłyby więcej, mogłyby rzeczywiście doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy, gdyby udzieliły odpowiedniego wsparcia. I tak samo jest, jeśli chodzi o tych naszych sojuszników z Europy Zachodniej. W zasadzie największa spójność pomiędzy słowami a czynami, paradoksalnie, to tutaj jest między, w wykonaniu polskich polityków, ewentualnie krajów bałtyckich. Natomiast jeśli chodzi o te mocarstwa zachodnie, byśmy powiedzieli, tradycyjne, no to ja tutaj widzę właśnie bardzo dużą rozpiętość pomiędzy fasadą a rzeczywistością. Zmierzamy oczywiście do pytania o to, jak państwo polskie powinno się wobec tego wszystkiego zachować, ale zanim to pytanie zadam, to chciałbym zapytać o to, czy jesteśmy w stanie coś powiedzieć na temat tego, w jakiej kondycji Ukraina wyjdzie z wojny. Wyjdzie w stanie fatalnym, bo to już widać w tej chwili. Nawet bardzo pesymistyczne prognozy gospodarcze dotyczące tego roku okazały się zdecydowanie nadmiernie optymistyczne. Na dodatek wyjdzie w nie najlepszej kondycji psychicznej. Ja zwracam uwagę na regulacje prawne i na to, że w tej chwili Ukraina zamknęła ileś kanałów na Telegramie, które czemu służyły? Uchylaniu się od służby wojskowej. To oznacza, że się pojawia grupa obywateli ukraińskich zmęczonych wojną. Na nich gra Putin. Największa część ukraińskiej gospodarki była na wschodzie. Plony przewidywane rolnicze na rok 2023 są o połowę mniejsze niż w 2021, i znacząco mniejsze niż w zeszłym. To gospodarka ukraińska będzie zrujnowana, co oczywiście jak w tym starym dowcipie o dwóch pracownikach Baty, którzy pojechali do Afryki. No, z jednej strony oczywiście jest, jeżeli będzie wola, pieniądze i spokój, co jest ważne, to Ukraina może się bardzo szybko zmodernizować przy zagranicznej pomocy i być bardzo silną gospodarką po kilku latach, ale Ukraina wyjdzie jako państwo zależne. Znaczy, to jest paradoksalne. Putin napadł na Ukrainę, żeby Ukraina nie zbliżyła się do Zachodu. W wyniku tej napaści Ukraina jest, brutalnie mówiąc, satelitą Zachodu. Gospodarczo i militarnie. Militarnie wyjdzie oczywiście silniejsza, bo będzie przezbrojona, nowoczesna, doświadczona armia, ale wojny wygrywają pieniądze, a nie armaty. Czy wyjdzie silna na tyle, czy samodzielna na tyle, żeby mieć zdolności obronne przed Rosją może w jakimś dłuższym horyzoncie czasowym, czy też, może mieć. Ponieważ będzie krajem tak zniszczonym gospodarczo i także jeśli chodzi o eksploatację armii, że obecność NATO będzie tam musiała być trwalsza i intensywniejsza. Panie redaktorze. To jest właśnie pytanie, przed którym w gruncie rzeczy stoimy, bo zacznijmy od kwestii fundamentalnych, czyli demograficznych. Z Ukrainy wyjechało, jak się szacuje, około 10 milionów ludzi. W przeważającej części są to kobiety, zresztą ponad połowę z wyższym wykształceniem. Tak. Co oznacza, że mają większą zdolność do adaptowania się do nowych realiów i też mniejszą skłonność ewentualnie do powrotu. I to są kobiety głównie z dziećmi, które, no co tu dużo mówić, zapuszczają korzenie w tych krajach, w których się znajdują. Ukraina może się okazać państwem, gdzie nie będzie do czego wracać, gdzie będzie znacznie będą gorsze warunki życia. W związku z tym ta perspektywa
odzyskania tego potencjału demograficznego jest no, bardzo niewesoła, tak można by to powiedzieć. Dlaczego to jest istotne? Dodajmy, Marku, że jeszcze następne 10 milionów jest pod okupacją Ukraińców. Tak, no ale już nawet od tego abstrahując, to jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, dzisiaj wskaźnik urodzin na Ukrainie to jest 0,9 dziecka na kobietę w tak zwanym, brzmi to nieładnie, ale tak się mówi, wieku rozrodczym. Do prostej reprodukcji pokoleniowej ten wskaźnik powinien być 2,15. Czyli to już pokazuje, że dzisiaj już Ukraina jest w takim, powiedziałbym, w takiej jamie demograficznej. Jeżeli te kobiety nie wrócą na Ukrainę, to też nie ma co żywić nadziei, że nastąpi jakiś baby boom, który najczęściej po wojnach następuje, no bo po prostu nie będzie kobiet w tym wieku, w którym się rozpoczyna macierzyństwo. Gospodarka dzisiaj Ukrainy to jest 120-130 miliardów dolarów. Ukraińcy mówią, to jest zrozumiałe, że chcieliby być państwem w sensie obronności takim jak Izrael Wschodu. Tylko że Izrael wydaje rocznie 20 miliardów dolarów na własne bezpieczeństwo. Z gospodarką 130-miliardową nie można wydawać 20 miliardów dolarów na bezpieczeństwo, a Izrael ma znakomicie mniejszą armię niż dzisiaj Ukraina. W związku z tym to jest mit, to jest marzenie i to jest miraż. Ukraina w takiej sytuacji nie będzie w stanie realizować skutecznej, kładę nacisk na słowo skuteczna, polityki odstraszania Rosji. Skuteczna polityka odstraszania Rosji to jest odpowiednia siła dyslokowana na wschodzie. A zagrożenie rosyjskie będzie wciąż wisiało? A zagrożenie rosyjskie będzie wciąż wisiało. Amerykanie, moim zdaniem, angażują się w sposób umiarkowany, uważając, że to jest w gruncie rzeczy problem europejski. To jest ten główny komunikat, który jest od początku wojny wysyłany przez Waszyngton. Europejczycy muszą sami ponosić te ciężary, muszą liczyć się z ciężarami odbudowy i umocnienia państwowości ukraińskiej. Europa Zachodnia nieszczególnie przejawia ochotę i to oznacza, że mówię umownie, problemem Ukrainy zostaniemy my w Europie Środkowej. Tylko kłopot polega na tym, że państwa tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, spoiste, mające wspólny pogląd na system bezpieczeństwa i ryzyka, są 10-krotnie uboższe niż pozostałe państwa europejskie NATO. Czyli nie mają również tego potencjału, o którym mówimy. I to jest wielki problem, dlatego że co nam grozi? No grozi nam, uskrajniając, odgrywanie takiej roli jak dzisiaj, czy takiej sytuacji, jak ma dzisiaj Liban, borykając się z uchodźcami Syrii. Liban jest oczywiście mniejszym państwem, Polska jest większa, więc ta skala tych problemów będzie inaczej odczuwalna, ale istota jest podobna. To znaczy, może się okazać za jakiś czas, że nie ma żadnej międzynarodowej koalicji, która w sposób intensywny odbudowuje zarówno ukraińską gospodarkę, jak i ukraiński potencjał wojskowy, tylko to jest problem Europy Środkowej. Panie profesorze, czy plan odbudowy i wzmocnienia potencjału obronnego Ukrainy przez świat zachodni wydaje się dzisiaj wątpliwy? Zgadzam się z tym, co powiedział pan Marek, że Amerykanie uważają, że jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, to przede wszystkim jest to odpowiedzialność europejska. Co oczywiście oznacza, że Niemcy, którzy są postrzegani, rzeczywiście mają dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o fundusze Unii Europejskiej, to będą grały właśnie te pierwsze skrzypce. Czyli Amerykanie rozmawiają z Niemcami, może nie przy okazji wizyty w Kijowie i w Warszawie, ale jednak później, wcześniej czy później z nimi siadają do stołu i rozmawiają, już bardziej o pewnych konkretach, a nie tylko o pewnych hasłach. Dlatego, że uważają, że jeśli chodzi o odbudowę ukraińską, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o fundusze, no to to jest ten partner, ten decydent, który tutaj będzie mógł coś rzeczywiście powiedzieć i zrobić. My paradoksalnie w tym naszym dialogu z Brukselą, Berlinem i Paryżem na temat KPO, na temat funduszy polityki spójności,
okazując się bezsilni, ustępując jak gdyby w pełnej skali, no demonstrujemy jakby zarówno Amerykanom, jak i Ukraińcom, że w sprawie odbudowy Ukrainy i zaangażowania funduszy europejskich, to my nie mamy nic do powiedzenia. Więc ta historia pokazuje, że odbudowa Ukrainy, zdewastowanej przez wojnę, ale z pewnym bardzo dużym potencjałem rozwoju, na który zresztą liczą biznesmeni niemieccy, jest jednocześnie wyzwaniem, ale jest też dużą szansą. A my póki co do tej rozgrywki ustawiamy się dość nieporadnie, podczas kiedy ja uważam, że zarówno Polska, jak i Europa Środkowa ma bardzo duży potencjał ekonomiczny. Jesteśmy nie tylko rynkiem zbytu, bo na razie póki co to jest nasz główny zasób, ale też mamy moim zdaniem coraz większe możliwości wzrostu, rozwoju, też innowacji i moglibyśmy naprawdę być silnym aktorem, który do tej Ukrainy, do odbudowy Ukrainy stanie, patrząc przede wszystkim nie na koszty i obecne problemy ukraińskie, ale jako szansę na przyszłość. Tylko jakby nam brak odwagi. Cały czas się oglądamy na Amerykanów, na Europę Zachodnią. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to są decydenci, że to są jakby sponsorzy, nie dostrzegając tego, że jednak sytuacja się zmienia na naszą korzyść wraz z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, jak pan to widzi? Właśnie, kontynuując to, co mówił profesor. Istnieje ten plan odbudowy dla Ukrainy przez świat zachodni. Nie ma go, Niemcy się kwapią do tego, nie kwapią. Europa Środkowa ma potencjał do tego, czy też go nie ma? Brakuje nam tylko odwagi, czy też brakuje nam również środków? Znaczy, w dużej mierze brakuje nam odwagi. A kontynuując to, co pan profesor powiedział, dokładnie tak jak my, zresztą to pokazują badania również socjologiczne społeczeń, dokładnie tak jak my myślą Szwedzi, myślą Finowie, myślą Duńczycy. I wtedy jak ich dokleimy do tego konstruktu środkowoeuropejskiego, bo to jest Europa Środkowa tak naprawdę, to już nie jesteśmy tacy biedni, mamy technologię, mamy pomysły i mamy wspólny interes. Rzeczywiście jako Europa Środkowa możemy być tutaj mocnym graczem, tylko z naszej strony wymaga to pewnej inicjatywy i zgoda, odwagi, wyjścia, znaczy, ja bym powiedział, to coś, co widzieliśmy w naszym systemie drogowym przez całe lata, na szczęście już nie teraz. Wyjścia z takiego zafiksowania się na myśleniu wschód-zachód. Nie. Nasze myślenie, nasza szansa to jest myślenie w wertykalu północ-południe. Połączenie krajów ze wspólnym interesem. Wschodnia flanka. Tak, i wejście wspólnie w proces odbudowywania Ukrainy jako realny partner. Od Rumunii po Skandynawię. Od Rumunii, od Bułgarii po Skandynawię. Oczywiście, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest bardzo takie publicystyczne, ale mi się cały czas właściwie do wszystkich kwestii, o których mówimy, przypomina. Otóż po ataku lotniczym na Pearl Harbor, admirał Yamamoto, naczelny wódz floty japońskiej, jak dostawał meldunki, że zatopiono te amerykańskie okręty, skomentował: obudziliśmy śpiącego olbrzyma. Otóż dla mnie cały czas pytaniem wokół Ukrainy jest, czy śpiącym olbrzymem, którego obudzono, jest Rosja, która tę wojnę wygra, czy śpiącym olbrzymem jest Zachód, który wygra z Rosją. Na razie na to pytanie nie mamy ostatecznej odpowiedzi tak naprawdę. Są szanse, ale to są szanse. Zwracam uwagę na jeszcze jeden element. Czy śpiącym olbrzymem jest Trójmorze, Europa Środkowo-Wschodnia? Nie, to nie jest śpiący olbrzym, to jest Zachód jako Zachód. Coś, co może zrównoważyć Rosję. My jesteśmy za mali, żeby zrównoważyć Rosję, nawet jako region. Jest jeszcze jedna rzecz. Zwracam uwagę na słynny pseudopokojowy plan, który zaproponowali Chińczycy. Otóż w 12 punkcie tego planu to jest, że Chiny są gotowe zainwestować w odbudowę Ukrainy. Więc pamiętajmy, że tu się przed Ukraińcami w pewnym momencie, przed obywatelami Ukrainy, pojawi się również taka wizja,
że może jednak to było głupie, żebyście poszli na zachód. Może wspólnie ze wschodem odbudujcie. Pamiętajmy, że to się może pojawić, oczywiście nie w wydaniu rosyjskim, bo Rosjanie na pokolenie czy na dwa pokolenia odcięli sobie możliwość wpływania na Ukrainę, ale już w kostiumie chińskim to może zadziałać. Panie redaktorze, to by przyczyło pańskiej analogii z Libanem, z Polską jako Libanem i z Syrią jako krajem rozbitym, który tak może trwać przez lata. Czy będzie przeczyło wtedy, kiedy zrealizujemy ten plan? Bo na razie mówimy o planie, o pewnym modelu działania, o pewnej aktywności. No to doprowadźmy do zderzenia tego z rzeczywistością. No co robimy, żeby ten plan się urzeczywistnił? Szwedzi i Finowie pół roku temu złożyli już więcej niż pół roku, 9 miesięcy temu złożyli wniosek o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Trwają bardzo ożywione dyskusje, musicie mi panowie wierzyć na słowo, ale ja to śledzę skandynawskich mediach i też specjalistycznych wojskowych na temat pogłębienia nordyckiej współpracy wojskowej, dlatego że tam jest pewien model współdziałania w tym zakresie. I nawet jeżeli Finowie, Szwedzi, ostatnio czytałem artykuł dowódcy sił lotniczych Finlandii, który dużo uwagi poświęcił choćby kwestii Bałtyku, ale paradoksem jest to, że on pisząc o kwestii Bałtyku w ogóle nie pisze ani jednego słowa o Polsce. No i to jest pochodna, to pokazuje ten rozdziew między aspiracjami i mówieniem, co powinniśmy zrobić, a realiami. Tak powinniśmy działać na kierunku północ-południe. A czy działamy? No co do tego mam poważne wątpliwości. No a w związku z tym czas płynie. I to jest ten kłopot, tak? To znaczy problemy, ja mam wrażenie, że my myślimy, że problemy same się rozwiążą albo inni za nas rozwiążą, najczęściej wskazując na Amerykanów. Znaczy to, co tu mówiłem o Amerykanach, nie ma na celu deprecjonowanie ich zaangażowania. To po prostu opisuje rzeczywistość i potwierdza fakt, że oni mają inny rachunek strategiczny niż Polska, jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy. To nie jest kwestią przypadku, że Amerykanie nie byli obecni w tak zwanym formacie mińskim, tylko zostawili kwestię uregulowania pokojowego Niemcom i Francuzom. To jest też pewien model, ja nie twierdzę, że się odtworzy w 100%, ale to jest pewien model myślenia. Amerykanie nadal uważają, że przyszłość tej części Europy powinna być w rękach Europejczyków. A jeżeli w rękach Europejczyków, to oznacza, że ich zaangażowanie będzie skalowane i nie będzie takie, jak powinno być, żeby uznać, iż stabilizujemy sytuację. Na przykład tak, jak było w Korei po wojnie domowej w tym kraju. Ale zwróć uwagę nawet na jedną rzecz, że Joe Biden niedawno powiedział, że w obronie Korei Południowej Stany Zjednoczone użyją broni atomowej. Nigdy nie mówił tego Ukrainie czy Europie. To jest dość oczywiste i to pokazuje ryzyka, które są związane również jeśli chodzi o relacje atlantyckie, bo problem Ukrainy sam się nie rozwiąże, a nie ma chętnych, żeby się zaangażować. Europa Zachodnia jest dość ostrożna. Chciałaby czerpać frukty z odbudowy Ukrainy, nie ponosząc ryzyka, ale przecież, panie profesorze, jeżeli Unia Europejska przesteruje część funduszy, którymi dysponuje na odbudowę Ukrainy, to zmieni się sytuacja w samej Unii Europejskiej. Wiele państw, również naszej części Europy, z beneficjentów netto stanie się płatnikami netto i to będzie tak politycznie stawiane. Chcecie odbudować Ukrainę, musicie płacić do Unii. Już zapomnijcie o tym, że za pieniądze Unii budujecie drogi i remontujecie, nie wiem, zabytki. Więc to jest jakby te problemy. Ja mam wrażenie, że my trochę odsuwamy poważne podejście do rysujących się problemów, uważając, że one się same rozwiążą, ale one się niestety kumulują. Dobrze, więc nie odsuwajmy tych problemów. To doskonały punkt wyjścia do ostatniej, finalnej kwestii. Do pytania o to, jak wobec tego wszystkiego, wobec tych faktów, o których rozmawialiśmy, powinno się odnieść państwo polskie. Na co się przygotowywać, panie profesorze? Po pierwsze, moim zdaniem ta nasza dyskusja poniekąd prowadzi do bardzo oczywistego wniosku, że jeżeli my sami pod względem strategicznym nie zatroszczymy się o swoją przyszłość, przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej, przyszłość Ukrainy,
licząc tylko na Europę Zachodnią czy Amerykanów, to możemy się przeliczyć. Czyli jak po wybuchu wojny zaczęliśmy na gwałt kupować sprzęt wojskowy, wzmacniać naszą armię, to był nasz indywidualny wkład, jakby, czy odpowiedź na ten kryzys ukraiński. To zmieniło również nasze postrzeganie, naszą pozycję. Czyli tym samodzielnym krokiem myśmy wpłynęli jakby na całą sytuację strategiczną w regionie i postrzeganie samej pozycji Polski przez naszych partnerów. I dokładnie w ten sam sposób my powinniśmy podejść do tych różnych tematów, które tutaj dzisiaj dyskutujemy. Nasz aktywizm ma szansę zmieniać rzeczywistość na naszą korzyść i jak gdyby wtedy partnerzy się dostosowują, chcąc nie chcąc, do tej nowej sytuacji, którą my kreujemy. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że nie ma moim zdaniem bezpieczeństwa bez potencjału ekonomicznego. Znaczy, jeżeli my mówimy o jakiejś tam osi Kijów-Warszawa lub północ-południe na wschodniej flance NATO, jako tym rdzeniu przyszłego systemu bezpieczeństwa, który ma odstraszać Rosję, no to nie można go oprzeć na jakiejś mieliźnie, na gospodarce surowcowej, tylko to musi być też potencjał gospodarczy. Moim zdaniem taki potencjał jest w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest śpiący gigant moim zdaniem, tylko że on śpi. On cały czas śpi. W dużym stopniu jest też eksploatowany przez innych zewnętrznych partnerów, przez chociażby Niemcy, ale też mówi pan nie tylko Chińczycy o Polsce, ale o innych krajach naszego regionu. Oczywiście, bo to jest łakomy kąsek. To jest bardzo łakomy kąsek. I wszyscy to dostrzegają, tylko my tego jakoś tak nie do końca potrafimy dostrzec. Ale bo to jest wygodniej. Największą naszą słabością jest kompletny brak refleksji, debaty publicznej, debaty politycznej, tego, jak, co powinniśmy zrobić. Świat się kompletnie zmienił, a my siedzimy i opowiadamy sobie bajki sprzed 10-15 lat o świecie, którego już nie ma. Dlatego pytam, panie ambasadorze, co polskie państwo powinno robić, o czym myśleć, na co się przygotowywać. Znaczy, to, co mówił pan profesor o aktywizmie, jak najbardziej. Ja tylko powiedział o jednej rzeczy. Jeden z naszych polityków kiedyś mi bardzo słusznie powiedział, że w polityce wygrywa ten, kto wokół siebie zbuduje lepszą bandę. No więc my musimy wokół siebie zacząć, nie tylko wokół siebie, ale musimy zacząć pracować nad tym, żeby ten nasz region występował jako ta, w cudzysłowie, banda, która bije się o własne interesy, która ma narzędzia do tego, żeby te interesy robić. Powinniśmy mieć opisane, nie w ramach jednej partii czy drugiej partii, które się żrą jako szalałe, tylko w ramach w miarę solidarnej polskiej elity politycznej powinniśmy mieć opisane, jakie są strategiczne cele Polski, bo w tej chwili jest to konieczność. Ja do dzisiaj nie zapomnę, sprzed 30 lat, jak zaprosiłem Władimira Łukina, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych jeszcze rosyjskiej w czasach sowieckich, Komisji Spraw Zagranicznych, i po spotkaniu z politykami polskimi w Sejmie Łukin mi mówi: słuchaj, jak ja ci zazdroszczę, że wy tak jednym głosem mówicie o polityce zagranicznej, a my się ciągle kłócimy, my Rosjanie. Więc w tej chwili jest dokładnie odwrotnie, to jeżeli mamy być skuteczni, to musimy z tym skończyć. To są cele narodowe, są cele państwowe, wokół których powinniśmy występować razem. Myśl polityczna, budowa osi północ-południe, rzeczywiście skonsolidowanie naszego regionu i występowanie jako ten region z tymi najcięższej rangi graczami europejskimi, bo powinniśmy tą starać się Europę trzymać w kupie. Nie jest naszym interesem rozpad Unii Europejskiej, bo na przykład Francuzi mają taki pomysł, żeby integrować Europę na cebulkę, prawda? Wierzchnia warstwa tej cebulki to jest właśnie, ma być ta Ukraina, potem my, potem jakieś inne kraje, potem strefa euro, a w środku Francja, Niemcy, Benelux, jako ten Benelux, stały założyciele Unii Europejskiej. To jest dla nas zabójcze absolutnie. Powinniśmy utrzymywać tę solidarność unijną i występować jako gracz wagi ciężkiej. Nie my Polacy z polską flagą, my region. Te konstrukcje dyplomatyczno-polityczne buduje się wokół jakichś idei. Jakichś idei, sposobów myślenia o przyszłości, oceny sytuacji strategicznej.
i musimy o tym zacząć rozmawiać. Musimy sobie oddzielić odpowiedzi na pytanie fundamentalnej natury, a mianowicie czy długa wojna na Ukrainie leży w naszym interesie, czy nie leży w naszym interesie. Niezależnie od tego, że przywództwo Ukrainy mówi, że będzie walczyć do końca. No, a co ma mówić? To jest jasna sprawa, że tak musi mówić, natomiast konsekwencje są tego jasne i musimy w związku z tym zastanowić się, czy to jest dobra polityka. Poczekajmy pół roku, poczekajmy na wyniki tej ofensywy ukraińskiej, zobaczmy w jakiej kondycji będą Rosjanie, bo być może usiądą do stołu rokowań, albo być może, czego byśmy sobie życzyli, ich armia w ogóle się rozsypie. Ale jeśli tego nie będzie, to musimy mieć plan B, musimy wiedzieć, jaką politykę uprawiać, a nie możemy się wmanewrować w taką sytuację bez wyjścia, że my jesteśmy tylko przekaźnikiem komunikatu, iż musimy walczyć do końca, do upadłego, do zwycięstwa, nawet jeśli wojna miałaby być 10 lat, bo to osłabia pozycję i Europy Środkowej, i Ukrainy, i również Polski. Więc te fundamentalne kwestie strategiczne muszą ulec przemyśleniu, bo to, co nam grozi, to grozi nam znaczący rozdziew, który się będzie ujawniał nie w marcu, nie w kwietniu, nie w maju, ale może już się ujawniać w sierpniu i we wrześniu, między stanem nastrojów Europy Zachodniej, a stanem nastrojów opinii publicznej w Europie Środkowej, nie mówiąc już o opinii publicznej Ukrainy. To o tym też trzeba pamiętać, bo nie uprawia się polityki w kontrze do nastawienia społecznego, a my nadal, mam wrażenie, uważamy, że wojnę jesteśmy w stanie wygrać, tylko musimy bardziej się zmobilizować i bardziej wytężyć. A nie szukamy odpowiedzi, dlaczego do tej pory przez rok nie do końca wychodzi nam, mam na myśli Zachód, to wytężanie się. No bo są ograniczone, są oczywiste tego powody. W związku z tym powinniśmy przemyśleć sytuację strategiczną, powinniśmy być w stanie koncepcyjnie zaproponować pewien plan działania wykraczający poza perspektywę kapitulacji Rosji i przełomu wewnętrznego i obalenia Putina. Musimy wiedzieć, czego chcemy na Ukrainie i musimy, co najważniejsze, być w stanie zaproponować pewne działania i przyjąć na siebie też ryzyko tych działań. I wysiłek, bo tak działa system sojuszniczy. Znaczy, nie oglądanie się na przykład na Amerykanów, uskrajniam, żeby oni wysłali, dajmy na to, kontyngent wojskowy na Ukrainę, bo jak wojna się zakończy, to Ukraina musi być wojskowo umocniona, tylko zacznijmy rozważać, czy my jesteśmy gotowi wysłać kontyngent wojskowy na Ukrainę po zakończeniu wojny właśnie po to, żeby Ukrainę umocnić i żeby oddalić perspektywę jakby dogrywki z rosyjską agresją za kilka lat. I o tym na przykład rozmawiają Finowie i Estończycy, którzy są od nas wielokrotnie mniejsi. A to jest temat ale dyskusji. To jest oczywiste przecież. Jeżeli chcemy uprawiać politykę pokojową, to musimy uprawiać politykę skutecznego odstraszania Rosji po wojnie. Od pierwszego dnia pod wojną. Skonfrontowali panowie naszych widzów z kwestiami fundamentalnymi, które polskie państwo wciąż powinno sobie stawiać, które w dużej mierze dotyczą przyszłości, naszej przyszłości, a zatem będziemy do nich także wracać. Dziękuję uprzejmie.